Siemano! I tak przez tydzień siedzieliśmy i czekaliśmy na te łapki w górę, żeby zrobić zmywanie. Ale już w końcu chcielibyśmy zmyć to naszych mordek. Już ten, na które odpada twarz. Generalnie ja tak żyłam przez tydzień, załatwiałam różne sprawy. Zazwyczaj ludzie się pytali, ale o co pani chodzi z tą twarzą? A ja mówiłam, czekam. A ja tak chodziłem na spotkania do pracy. Czekam, żeby ją zmyć. I tak spaliśmy i tak twarz w podłożeniu. No. Nie, ja nie spałam, nie ruszałam się, żeby tak do góry, nie tak. Żeby było cały czas tak, tak samo. Tak, żeby tak, tak samo było. Dobra, zaczynamy zmywanie! Jedna osoba będzie moczyła gębę w misce. Dobra, to i bo nie, wiesz, to najpierw sobie papierem to ściągnij. Bo mamy też miskę, mydło, mleczko. Łatki. Ale chyba więcej trzeba tego papieru. Mamy ten. No dawaj, działaj. Działajcie, działajcie. Mamy to połączyć z... Mamy to połączyć z challenge'em. Cóż, chyba nie będziemy mogli się skupić na niczym innym, tylko na tym gadać. Boże, dobre. Nie, słuchajcie, będziemy teraz gadać, co nas denerwuje. To się nazywa z angielskiego turns off. I najpierw zaczynamy na przykład od ulicy. A nie na co cię interesuje, na co cię denerwuje na ulicy, jak idziesz sobie ulicą. Chyba jak jedzie, bo ona nie chodzi po ulicy. Nie, ja nie jeżdżę już komunikacją miejską. Ale w sensie na ulicy, no dobra, ale na ulicy, no to nawet jak jedziesz tym samochodem. Jedziesz. Czy idziesz do sklepu, nie wiem. Mnie wkurza na ulicy to, że ludzie nie potrafią jeździć samochodami, zwłaszcza kobiety. Bez kitu. I to, nie, to jest naprawdę, to jest prawda, że to baby nie potrafią jeździć i zawsze powodują wypadki czy coś, bo one naprawdę nie myślą podczas jazdy. Mnie Tygrys już tak wyszkolił, jeśli chodzi o jazdę samochodem, że naprawdę jeżdżę jak facet. No. A więc mnie wkurzają właśnie kobiety, które nie potrafią jeździć samochodami. Są też oczywiście faceci, ale głównie są to kobiety. A mnie wkurza, jeżeli już chodzi o osoby, które jadą samochodem, no to jeżeli ja jestem pieszym i przechodzę przez pasy, to ten samochód powinien się zatrzymać, a nie wjeżdżać na mnie. A niektórzy tak robią. A mnie denerwuje prędkość, z jaką ludzie chodzą. Ludzie sobie chodzą po prostu jak jesteś, nie wiem, upośledzeni czasami. Ja chcę iść, ich wyminać, oni tak... No. Niebo! Idę środkiem! Idę środkiem, tak. O, droga rowerowa, pójdę tam, a ty idziesz na rowerze i... Dobra, a co was... Co was... Pójdę tam. Co was denerwowało w szkole? No też na przykład... Niesprawiedliwe ocenianie. Że ludzie na tych korytarzach tak chodzili też jak jakieś nieporady życiowe. Że były takie tłoki. Mnie wkurzali ludzie, mnie wkurzali ludzie, którzy nie dawali mi ściągać. I zasłaniali tak. Tak, naprawdę ja jest dużo takich osób. A to osób. U mnie było właśnie inaczej. Ode mnie zawsze chcieli ściągać, zwłaszcza chemię, bo ja chemię umiałem. I ty się zasłaniałeś? Ja tak, nie, tak mówiłem. Się kurwa naucz, debilu. No ale słuchajcie, no ja tego nie rozumiem z tym ściąganiem. Jakby ktoś do mnie powiedział się naucz, debilu, to by dostał wplątek. No ale niektórzy na przykład czasami się nie uczyli, co wtedy? No to jest ich problem. Co mi obchodzi to? Nie, ale słuchajcie, ja rozumiem, ja też ściągałem, ale ja sobie te ściągi przygotowuję, a nie... Bartek, bo ty jesteś bardzo dobry z chemii, rozwiąż mi egzamin. A ja tak, nie, sam mam swój egzamin. Złom. Ej, całkiem spoko nam poszło to ściąganie tego. Mamy całą torbę. Mamy całą torbę. No dobra, torbę, kolejne, ale... co nas denerwuje. O, a co czekaj, jeśli chodzi o naszą trójkę, naszą przyjaźń, co was denerwuje? Mnie denerwuje to, że cały czas mnie lekceważycie, już to wam mówiłam. A mnie denerwuje, że Ada cały czas gada o swoich chorobach. No. Ale bo jeżeli komuś coś dolega, to powinno się martwić o tą osobę, a nie. Ale tobie nic nie dolega, jesteś najzdrowszy chyba z nas. Jak Bartiemu coś dolegało, pierwszy raz odkąd go znam, z brzuchem ostatnio, no to okej, to ja wykazuję zainteresowanie, ale skoro ale Ada... Ale boli co drugi dzień coś. Ale bo mnie coś boli, a nikt nie wie co mnie boli. Aha, tam ta główka ty tak sama nie wiesz. Znaczy w sensie nikt nie wie dlaczego mnie boli, o. Bo ten ból nawet nie lekarze. Bo ten ból nie istnieje, to się właśnie nazywa hipochondryk. Nie. Ta woda to mydło szare śmierdzi. Ta woda jest z mydłem. No dawaj, zadawaj dalej pytanie. Dobra, ale poczekajcie, a co mnie was denerwuje?
Mnie denerwuje to, że. Kiedyś by powiedział, każdy że gadam o sobie. Kiedyś Barty by powiedział, że ja gadam tylko o sobie, ale teraz każdy z nas gada tylko tak. o sobie. Boże. Ale ja przynajmniej nie no, Aniela słucham. Jest, Aniela jest strasznie uparta i czasami jak się na coś uprze, to nic jej nie można innego wmówić. To jest bardzo dobra cecha. No dobra. Zależy kiedy. Odezwał się ten. No ja też mam tak samo. Nie, ona uważa, że zawsze ma rację. Nawet jak nie ma racji. Nie, już tak nie mam. Nauczyłam się pokory od tygrysa. Chociaż dzisiaj już rano zmiałam z nim kłótnię przez to. A co bo nie was... zgadzał się ze mną. A co was wkurza na przykład w supermarketach? W sensie w centrach handlowych. No oczywiście ludzie, którzy stoją w kolejce i... O, jaka kolejka! No. O matko, ile tu ludzi! Ty nie możesz sobie kupić przez internet? No. Ale nie, mnie to wkurzają ludzie, którzy przychodzą sobie na przykład w niedzielę, kiedy ty chcesz wejść do tego supermarketu, kupić wszystkie potrzebne rzeczy w 3 minuty i wyjść stamtąd, a oni wchodzą, spacerują, może no bo to jest dla nich rozrywka, to trzeba zrozumieć. Ludzie, miejcie inne rozrywki niż chodzenie do supermarketu, ja was kurczę błagam. Albo nie wiem, jest duża ta kolejka, on stoi za mną i... Ja to właśnie o to mi chodziło. Jezu, to co ja mam zrobić, przepraszam, mogę panu ustąpić miejsca, proszę. Nie, no bo, ale wiecie dlaczego tak jest? Bo każdy człowiek uważa się za Boga świata i że wszystko za powinno... Za pępek świata, no. Wszystko się powinno kręcić wokół niego. Teraz wacikami zmywamy mleczkiem. Mi już coraz lepiej idzie. Ej, ale wiecie... No, już widać brwi przynajmniej. Wiecie, co mnie wkurza najbardziej na świecie? W sumie dziś mnie to wkurzyło. No. Że... Ale ja też mam takie... Jest to najważniejsze. Nie, no bo... Idę z jakimiś tobołami, lampą, stojakiem. Idę i idzie człowiek. I on nie wymija mnie. Przepraszam, to ja mam z tymi tobołami cię wymijać? No, na chodniku też powinno być jakieś pierwszeństwo. Pierwszeństwo. O, to odnośnie tego pierwszeństwa, Jezu, jak mnie wkurzają ludzie na ruchomych schodach. Bo wiecie, na ruchomych schodach jest tak, że po prawej stronie się stoi, a po lewej stronie się idzie. A ci ludzie... Wszyscy stoją po lewej, po prawej, zwłaszcza jak jest dużo ludzi i po prostu chcesz przejść szybciej. Nie, nie można. Ej, nałóżmy sobie jakiś kremik na twarzyczkę od razu. Kremik na twarzyczkę? To ja mam dobry kremik z Shiny Boxa. To jest dobre? To ma całe włosy brudne. No to już w ogóle gdzieś sobie... A ja ma, nie mam tutaj, zobacz. A ja tu mam. Nie, ty tak raczej... Może tylko na górze masz. O mamo, 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 droga! Dobra, a co was wkurza w rodzinie? Rodzinie? No, generalnie egoizm jest wszędzie, czy to w relacjach... Ograniczanie mnie denerwuje w rodzinie, że po prostu... A, pyta nas, a gada sam. Nie dał mi nawet odpowiedzieć. Znaczy tak, to Barty, to prawda, to jest chyba najbardziej wkurzające, że chcesz coś robić po swojemu, jakiś masz pomysł na swoje życie, jednak rodzina będzie... Ale rodzina ma pomysł na ciebie. O tak. No tak, rodzina ma na ciebie pomysł, a co z moim pomysłem? Na przykład u nas o tyle jest fajnie, że jednak jeśli jesteś jakąś indywidualnością, masz jakiś pomysł na siebie, to rodzina się nie wpieprza. Oczywiście no martwi się czy coś, próbuje jakoś doradzić, ale... Ta woda jest brudna. Ale... Mydło się już rozpuściło całe. Mydło jest dobre? Tak, bo w ogóle jak sobie oczyszczasz twarz, moja siostra mi to powiedziała, to najpierw przed tonikiem powinnaś użyć szarego mydła, bo on zawiera jak najmniej parabenów. Wbijecie na mój kanał Tursun, tam są takie porady, bo... U Słodkiej Ady też są. Słodkada w ogóle się, jak widać, nie zna na poradach, tylko czyta z internetu. A ty ode mnie ściągasz? Oczywiście. Ja słuchajcie, ja powiem pomysł, tylko że ja zazwyczaj wolno robię te filmiki. Robię pomysł na jakiś film, który chcę zrobić za miesiąc, patrzę, po tygodniu jest już na Słodkiej Adzie. Raczej tak jest odwrotnie. Aha. Oczywiście. Ja mówię, a zrobiłabym to i to, nie nagrałam jeszcze, patrzę, aha, u niego jest. Mhm. Słuchajcie, skończyliśmy. Ja ale już ostatnią warstwę. Ty masz jeszcze tu, wiesz, w sensie w kącikach. Oczu? No. Matko, do oczu mi już wlazło? Odkryliśmy wszystkie nasze pryszcze. Wyglądam w sumie tak samo jak z make-upem, tylko mam brwi. Ale słuchajcie, prawda, że schudłem? Tylko że jestem na takiej diecie, bo mam problemy ze zdrowiem, ale o tym zrobię odcinek u siebie kiedyś. Jak mi się skończą pełne badania, ale nie mogę o tym mówić.
Dobra. Słuchajcie. Zrobione? Jestem ładny dzisiaj. Dobrze, mówiłeś wcześniej, że nie jesteś. Jestem. Już nie jesteś zmęczony? Nie, już jakoś mi tak nerwia. Pogadał sobie troszkę o sobie. To tutaj mamy całą torbę, śmieci wielkości naszej głowy. Trochę na ten challenge zmarnowaliśmy... Baciku. Nie, baciku, ja fluidu. Ja chyba nadal mam brudną tą twarz. Dobra, słuchajcie! Udało nam się zmyć, wszystko poszło okej, trochę dużo to roboty zajęło. Piszcie w komentarzach, co was natomiast denerwuje. Bo chcemy też posłuchać, bo jesteśmy ciekawi naszych widzów. A tak naprawdę, to nas nic nie denerwuje, bo my jesteśmy pozytywni. Tylko tak gadamy, żeby się rozgadać. No. To